Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki pani Katherine Croft Nocna strona natury albo duchy, widma, zjawy. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Zysk Iska i premierę miała 22 marzec 2023 rok. I wiecie co? Moim zdaniem jest to książka coś trochę jakby na bazie może dokumentu, gdyż autorka przez wszystkie strony tutaj stara się nam wytłumaczyć pojęcie zjawisk nadprzyrodzonych, podając przykłady, kto z nas w co wierzy, jak zapatruje się na to religia i, co najważniejsze, jak ona to widzi od strony naukowej. Troszkę zabrakło mi tutaj tylko takich emocji i napięcia, które by sprawiało, że chciałabym ją nieprzerwanie czytać. Nie powiem, rzeczy w niej zawarte bardzo mnie ciekawiły, tylko trochę, no jej przekaz był taki, no jednostajny. Długość zdań były no, bardzo imponujące, bo naprawdę sporych rozmiarów. Chwilami troszkę też bardzo naukowy język. Wiem, że na swoim poziomie autorka może uznać ją za inteligentną, bo naprawdę bardzo się postarała, żeby ukazać nam tą ciemniejszą stronę księżyca. No jednak mnie jako prostemu człowiekowi no, nieco opornie szło zrozumienie większych przekazów. Według książki każdy człowiek, który się na świecie pojawia, jest stworzony do tego, by żyć jakby to bym powiedzieć, współpracą z naturą, żeby no, samemu móc pomagać sobie też w chwilach bólowych, czy też w trudnych jakichś tam sytuacjach. Dostaliśmy ciało przystosowane do najtrudniejszych warunków i ono potrafi wykonywać wiele czynności, tylko problemem jest nasza dusza, która o tym wszystkim nie ma pojęcia. Człowiek i dusza jest traktowana jako dwa osobne byty i nieraz to, co potrafi ciało, no dusza nie umie tego przyjąć, bo zwyczajnie się na tym nie zna. Kolejną niesamowitą rzeczą, jaką się dowiedziałam, było widywanie zmarłych po ich śmierci. Podobno człowiek w chwili odejścia wie, kto chciałby, by mu się ukazywał i tym sposobem oddziałuje na tą osobę i ona w śnie mu się pojawia. Jak sądzicie, czy więc taki zmarły jest wtedy wytworem naszej wyobraźni, która dostała sygnał od osoby umierającej, czy też faktycznie mają taką możliwość, żeby nas odwiedzać, kiedy tylko tego zapragną? Wiecie, dowiedzono również, że człowiek jest w stanie odczuwać różnego rodzaju stany nadprzyrodzone, ale tylko w niezwykłych warunkach, jakie zafunduje mu ciało. I no, nie zmienia to też faktu, że i my również musimy się znaleźć w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Wiecie, no mamy tutaj podane bardzo dużo przykładów, mamy też opowieści, które mają bardziej unaocznić nam przekaz z książki, a nie tylko tam pod byle pretekstem coś przekazać. Jednym słowem, pozycja jest dla wszystkich ludzi, którzy interesują się tym, co nienaturalne, a nawet możemy powiedzieć, co uważają za, jakby to Wam powiedzieć, znowu się powtarzam, nie do wyjaśnienia według innych. O, może tak. Z pewnością zaspokoi Waszą ciekawość, tylko dajcie odrobinę cierpliwości, bo od początku troszeczkę nam tłumaczy, w jaki sposób nas przez tą książkę będzie prowadzić, co tutaj mniej więcej znajdziemy, jak się na to zapatruje od strony naukowej, od strony tej ludzkiej, że tak powiem, zwykłego człowieka i później dopiero będziemy mieli te wszystkie fajne sprawy. A jeżeli jesteś zainteresowany tym takimi konkretami, to po prostu przeczytaj sobie na początku, później przemień sobie kilkanaście stron i zacznij drążyć od tych mocnych konkretów. Chociaż powiem Wam, że jednak warto ją przeczytać od początku, bo chociaż na początku no jest tak troszeczkę oporne do przekazywania wiadomości, to jednak jest bardzo znaczące dla tych późniejszych, bardzo ciekawych i wciągających wątków. Także jeżeli lubicie widma, duchy, zjawy, i wszystko, co nie da się normalnie wytłumaczyć, to znajdziecie w tej książce na to odpowiedź. Wydaje mi się, że jest świetna. Wydaje mi się z tego względu, że gdyby była troszeczkę prościej opisana, to no, byłabym po prostu wnętrznie zakochana w niej. O, powiem tak, dałam jej 9 na 10 właśnie ze względu na ten troszeczkę sztywniejszy język. Ale poza tym to jest mega przekaz. Także książkę Wam polecam i żegnam się z Wami. Pa, 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 pa.